Cześć, witam was w drugiej części jak mieć CSGO na najsłabsze komputery. Możecie zostawić łapkę w górę i subika, to będzie mi naprawdę miło, a teraz przechodzimy do odcinka. Dobra, wpierw potrzebujemy programu, który umożliwi nam eksportację, eksportowanie naszych plików właśnie naszej mapy. Jest nim program WinRAR, który link w opisie do tego programu oczywiście macie do pobrania. Klikamy po prostu powierzch WinRAR. Otwórz plik. Chcę zezwolić, tak. I instaluj. OK. I zrobione. To był tak naprawdę nasz klucz do tego, żeby nasze mody działały i współgrały ze sobą. Dobra, no to co? Następnym krokiem będzie pobranie naszych map. Przygotowałem dla was dwie mapki, czyli The Dust 2 oczywiście w wersji CSGO i Mirage, czyli dwie tak naprawdę najpopularniejsze mapki do CS-a. Tak więc co? Jak to pobrać? Schodzimy sobie na dół, możemy oczywiście popatrzeć sobie na zdjęcia, ale tam będziemy podziwiać mapę w trakcie gry, no nic tamten. Schodzimy sobie na dół i klikamy manual download. Tutaj files ponownie download. Pobiera nam się mapka. Ona powinna naprawdę szybko się pobrać. Nieważne jaki macie internet, to tam waży naprawdę bardzo mało. Oraz Mirage także tak samo pobieramy. Schodzimy na dół, manual download oraz download. Dobrze. Jeżeli mamy już to wszystko pobrane, to wejdźmy sobie w eksplorator plików i pobrane, zakładka pobrane. Mamy, jak widzicie, świeżo pobrane dwa archiwa WinRAR'a. No i co z tym zrobić, żeby je wypakować i żeby je jakby zainstalować. Klikamy sobie prawy przycisk myszki na CSS Mirage podłoga 7A7BA. I wypakuj do, klikamy. Tak samo robimy z Dustem 2. Wypakuj do. OK. Dobra, teraz wejdźmy sobie w pierwszy folder, czyli Dust 2. No i o co tutaj chodzi? Tutaj robimy to samo, wypakowujemy te archiwa. Wypakuj do. Wypakuj do. Oraz wypakuj do. Tutaj możemy kliknąć wszystkie, ale to tam nas zbytnio nie interesuje. A, wypakuj do... O, dobra, bo ja źle tutaj wypakowałem. Sorka. Okej, jeśli chodzi o ten CSS Dust 2 Seago, on nas, wydaje mi się, że nie interesuje. Nie wiem, możecie go tam wypakować, ale to tam jest naprawdę chyba nieważne w ogóle. Ważne są te dwa foldery, najważniejsze. Najważniejszy jest na pewno ten, czyli ten jakby główny. Wchodzimy w niego i mamy kolejne dwa foldery, Maps i Models. Teraz możemy już wyjść sobie w spokojnie z przeglądarki i wejść w nasz folder z grom, czyli z Counter-Strike 1.6 Global Offensive. Jeżeli nie wiecie, jak pobrać jakby wersję Global Offensive, czyli z podmienionymi modelami tam jest, z brońmi i tak dalej, no to macie także podpięty w komentarzu link do poprzedniego odcinka, jak pobrać na najsłabsze komputery CSGO, ja tak sobie to nazwałem. No dobrze, jeżeli mamy naszą ikonkę Counter-Strike'a, to klikamy prawy przycisk myszki i otwórz lokalizację pliku. U góry jest taki ten. Klikamy w to. I mamy pliki naszej gry. Tutaj ogólnie na zewnątrz nas nic nie interesuje. Interesuje nas tylko jeden folder, czyli C-Strike. Wchodzimy w niego i ukazuje się na naszych oczach no, pełno folderów i różnych tam plików. I spokojnie, nie świrujcie, jest to naprawdę bardzo łatwe, nic tu nie będziemy robić. Wystarczą nam dwa foldery, czyli Maps i Models. Wchodzimy sobie pierwszy w Maps i tutaj także w Maps, naszą mapkę. I teraz wystarczy, że przycisniemy sobie lewy przycisk myszki, najedziemy na te trzy pliki i przyciskając mysz przeciągamy do folderu z grą. OK, to już mamy zrobione. Teraz tu możemy wyjść z Maps
i wejść w folder models. Tutaj także. I to samo. Przeciągamy i wypuszczamy na nasz folder. OK. Teraz zajmijmy się naszym kolejnym folderem, czyli CSS DAS2 SkyGo. Wchodzimy w niego, wchodzimy w GFX, ENF, tutaj to samo, GFX, ENF i to wszystko przeciągamy do folderu z grom. Teraz ponownie wchodzimy sobie w Maps, tutaj także wchodzimy sobie w Maps i to też przeciągamy tutaj do folderu. Teraz wchodzimy sobie w Models, tutaj w Models i także to dajemy. No tego chyba nie trzeba zmieniać w ogóle, bo tutaj widzę, że jest podmieniona. Nie wiem, autor to jakoś dziwnie zrobił, ale to tam już ten. I okej, DAS-a dwójkę mamy na luzie pobranego. Teraz zajmijmy się Mirażem. Tutaj nic nie zmieniamy. Tu po prostu wchodzimy sobie w folder Miraż. I tak, oczywiście sobie wypakujemy to wszystko. I wchodzimy sobie w pierwszy folder CSS Mirage Go. Tutaj mamy, nie mamy jakby folderów z napisem, że to trzeba dać do folderu Maps, ale wiadomo, już się nauczyliśmy, tak więc wchodzimy sobie w Maps. Jeżeli mamy końcówkę BSP, to znaczy, że po prostu ten plik dodajemy do folderu Maps. Tak więc dodajemy to. To wszystko tutaj, tak. I teraz wychodzimy z tego folderu i wchodzimy sobie na Mirage SkyGo. Tutaj lecimy z GFX. GFX, ENF i to także przyciągamy do folderu. Aha, dobrze, ja tutaj mam zamienione, bo ten, to, tak więc to zamieniamy. I Maps teraz. GFX i Maps. Ok, no i to wszystko. Mamy pobrane właśnie w tym momencie nasze mapy z CSGO do CS1.6. Jak widać, nie było to ciężkie, było to według mnie naprawdę łatwe. Tak więc teraz zapraszam was na prezentację, jak to wszystko wygląda. Dobra, jesteśmy już w grze, wystarczy, że po prostu klikniemy sobie New Game, tak jak zawsze, i wybierzemy sobie nasze mapy. Nie wybierajcie Mirage Sky, bo jakby Mirage Sky a Mirage, tak samo jak DAS 2 Sky a DAS 2, się niczym praktycznie nie różni. Nie wiem, ja przynajmniej nie zauważyłem żadnej zmiany. Jeżeli wy coś zauważyliście, to możecie napisać w komentarzach dla innych ludzi. I w sumie też dla mnie. Tak więc dobra. Po prostu klikamy sobie CSS Mirage Go, jeżeli chcemy wziąć Mirage i start. Tak jak zawsze, jeżeli ktoś gra w CS1.6. Ja ogólnie nie gram w CS1.6. Robię tak naprawdę tylko poradniki dla ludzi. Dobra, wezmę sobie terrorystów i Elite Crew. Pierwszy start może trochę trwać. Jak widzicie, tutaj analizuję różne rzeczy i ładuję pliki. Ale to tam spokojnie, spokojnie. Chwilę sobie poczekamy, chyba się nic nie stanie, nie? No, chwilę sobie poczekać. Więc nie stresujcie się, że tutaj coś nie działa, bo działa. Wiem, że na jeszcze słabszych komputerach może to potrwać jeszcze dłużej, chociaż nie wiadomo, jak to tam jest. Nie testowałem akurat tego na słabszych komputerach. Ok. No i jak widzicie, wszystko działa. Jak widać, mapka jest idealnej jakości. Według mnie, no, autor zrobił naprawdę porządną robotę, jeśli chodzi o tą mapę. Zobaczcie te wszystkie detale, te wszystkie... No wow, no. I oczywiście jest to zrobione w takiej wersji słabej, no, na słabsze kompy. Ale chyba o to chodziło właśnie, nie? Spójrzcie na te teksturki. No, teksturki są zmniejszonej jakości. No wszystko wygląda naprawdę wspaniale. Ja jestem podjarany tą mapą. No tak jak mówiłem, o kurde, jak mnie osaczyli. No tak jak mówiłem, nie umiem grać w CS1.6. Już w sumie CS-ach też, ale to tam. Zobaczcie, jak to wygląda. Normalnie mamy wejście na A. Spójrzcie na to A, nie wiem, czy mogę się tu przedostać. O, zobaczcie. Wygląda to naprawdę niesamowicie. No jest to po prostu mapa z CSGO. W ogólnie teraz ten CS wygląda jak CSGO, tylko że w zmniejszonej rozdzielczości, takiej grafice potato. Serio.
Nie wiem, co robią ci antyterroryści. Czemu on tego nie... A dobra, bo tam był... Ale mógł się schować w sumie. Dobra. O, teraz dopiero mamy Freelookan. Patrzcie, jak to wygląda, widzicie? O, kurde. Dla mnie naprawdę fajnie. Jeśli się przejdziemy tutaj, pokażę wam, jak to wygląda. Patrzcie. I tutaj wychodzimy tędy. Mamy tego Luka. No wow, naprawdę wow. Tak więc polecam wam serdecznie. I no. A teraz przechodzimy sobie na Dusta 2. Zobaczymy, jak on się prezentuje. Ok, jeżeli chcecie wejść sobie na Dusta 2, to wybieramy sobie CSS Dust 2 Go i start. Tym razem sobie wezmę counter terrorystów. Oczywiście to samo musi się tutaj wszystko ładnie załadować nam, zanim pojedziemy do gierki. I jest, jak widzicie, wszystko działa. Ta mapa jest równie dobrze zrobiona ogólnie. Zobaczcie, nie wiem, czy w ogóle nie lepiej. Nawet mamy ten samochód tutaj, nie? Tak więc wow, mamy nawet różne jakieś grafiki tu, jak w CSGO. O, tam dostał chłop. O Boże. Zobaczcie, jak długa wygląda. No nie, no kurde, no. Naprawdę, aż się chce grać. Teraz. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja się muszę się tutaj skupić, bo mi tu strzelają we mnie. Patrzcie. Wow. Kurde, no autor zrobił kawał dobrej roboty, nie? No dobrze, to co? Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on wam się spodobał. I mam nadzieję, że będziecie także bardzo, jakby, no, że będziecie grać, po prostu. Sorry za to, że mi się momentami, może mi się momentami wyplątał język, bo jakby ostatni raz rok temu nagrywałem odcinek, tak więc zdarza się. Ale teraz już wracamy na pełnej z poradnikami. Możecie pisać swoje pomysły własne właśnie na odcinki. No i co? Ja wam dziękuję. Serdecznie. Siemanko. Miłego grania.